A więc wiąc może też do tematu droga przed chwilą, przed kilkudziesięcioma minutami Marta Kaczyńska też założyła blog i ogłosiła na nim, że nie zamierza startować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Prosiłbym pana prezesa o ocenę tej decyzji i czy w związku z tym na przykład pan prezes ma wiedzę, że Marta Kaczyńska mogłaby stanąć na czele nowo tworzącego się ruchu poświęconego pamięci Lecha Kaczyńskiego. Proszę Państwa, wszystkie te opowieści o aktywności politycznej mojej bratanicy są po prostu bajką. Ja nie będę wchodził w to, dlaczego ta bajka funkcjonuje. To jest bajka, to po prostu nieprawda, która doprowadziła już do szeregu skandalicznych wypowiedzi. I w różnych dyskusjach różni politycy prezentowali swój poziom kultury. No i była ta wypowiedź pana Poncyliusza, która potwierdza jego ścisłe związki z Politorkiem, bo to jest dokładnie ten sam styl, ten sam poziom kultury. Ja chcę jedną rzecz jeszcze wyjaśnić. Jeżeli moja bratanica powiedziała o tym, że pewnie ludzie nie mają dzisiaj prawa do odwoływania się do dorobku Lecha Kaczyńskiego, to powiedziała przecież bardzo wyraźnie. Nie mówiła, że oni nie współpracowali z Lechem Kaczyńskim. Ona powiedziała tylko, że jeżeli ktoś wchodzi w sferę hańby, a to jest sfera Palikota, jeżeli ktoś w jakiś sposób chce się łączyć czy współpracować z człowiekiem, który w sposób zupełnie niebywały, haniebny niszczył mojego brata, obrażał, perfidnie obrażał, kiedy żył, ale także po śmierci, to ten po prostu takie prawo traci. I to jest chyba zupełnie oczywiste. W tym momencie, a nigdy nie usłyszałem jakiegokolwiek zdezaumowania tych opowieści Palikota, po prostu ci Państwo znaleźli się po zupełnie drugiej stronie, już nie tylko politycznej, ale także kulturowej. Stronie, z którą mój świętej pamięci brat nie miał absolutnie nic wspólnego, do której odnosił się z najgłębszą pogardą. Ponieważ Palika jest swoja, bym bardzo prosił o... I to już...